Twoja obecność objawi się dla nas wszystkich, dla całego Kościoła, dla wszystkich braci i siostr, którzy się razem z nami łączą. Także niesamowicie jesteśmy poruszeni, że bracia i siostry z Bułgarii, a wiemy, że nie umieją tak dobrze polskiego, a jednak są razem z nami i łączą się z nami, więc alleluja. Chrystus Voskres. Witajcie. Chcemy jeszcze bardziej otwierać się na łaskę Ducha Świętego. Może być jest to przeddzień Wigilii zesłania Ducha. Dlatego potrzebujemy jeszcze bardziej otworzyć, aby ogień Ducha zstąpił na nas, o czym dzisiaj chcę z wami się dzielić tym doświadczeniem, tym głoszeniem też, że Duch Święty to ogień. Tak będziemy też śpiewali w tym hymnie o Stworzycielu Duchu Przyjdź. Będziemy śpiewali pierwszą, drugą, czwartą i ostatnią zwrotkę, by Duch Święty ogień stąpił na nas dzisiaj. Rozpocznijmy ten czas znakiem krzyża, znakiem zbawienia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom co dziełem sąd Twych rąk. Przez którego wszystko się stało, jako pocieszyciela, adwokata, który staje za nami i może zamyka usta oskarżycieli i usprawiedliwia nas. To jest także ten, który jest najwyższego Boga dar i rozdaje wszelkie dary swoje, o czym możemy czytać u świętego Pawła. Ale to jest także ten, o którym mówi, to jest zdrój wody żywej, tak jak Jezus w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, jeśli ktoś spragniony wierzy, niech przyjdzie, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To jest ten, o którym może być, to jest palec Boży. Albo jak u proroka, że to jest ręka, która chwyta proroka i podnosi go. Ale także mówiliśmy wczoraj, że to jest miłość. Duch Święty to jest miłość, która rozlewa się w naszych sercach. I On jest tak obecny, ale też to jest zwycięzca. Ten, który walczy za nas i odpędza w dal nieprzyjaciela naszego. Dzisiaj przejdźmy do następnego jakby tytułu, że Duch Święty to jest ogień,
Tak jak śpiewaliśmy, że to jest ognia żar. A tam, gdzie jest ogień, oczywiście może być, że on nas rozpala, tak jak mamy świece rozpalone, ale może być, że on nas zapala i oczyszcza. I tak też chcielibyśmy rozumieć działanie Ducha Świętego, które jest przedziwne, bo może być, że to jest takie przeciwstawne, ponieważ śpiewaliśmy, że to jest zdrój żywej wody i żarownia. No to ogień i woda, dwa żywioły, ale przeciwstawne sobie tak naprawdę. I możemy tak cały czas myśleć o pewnych kontrastach, które ukazuje nam Bóg, tak jak o Jezusie mówi się, że jest barankiem i lwem. A Duch Święty, chcę mówić dzisiaj, on oczyszcza i on rozpala. Taka jest i tak jest jego działanie. Ogień jest symbolem czegoś głębokiego w nas. Jeżeli mogliśmy powiedzieć, że woda nas oczyszcza zewnętrznie, no mamy teraz czas, prawda, epidemii i ciągle mamy myć co? Ręce. Po prostu mamy myć ręce odpowiednią ilość czasu nawet i często. To tak woda obmywa z zewnątrz. Ale jeżeli mówimy o ogniu, to on nas dotyka aż do wnętrza. A jeżeli mówimy o ogniu ducha, to on wypala wnętrze. Obnaża tak naprawdę zło i je niszczy. Tak czytamy też w Ewangelii Mateusza, kiedy Jan Chrzciciel zapowiada osobę Jezusa i mówi tak: ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta, o której mówi Jan Chrzciciel. Ale także w księdze Malachiasza czytamy to szczególne słowo, które Bóg mówi przez proroka, to jest w rozdziale 3. Ale kto wytrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże, albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy, usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe, czyli ofiary miłe, ofiary czyste. Ten ogień, ta obecność Boga jest właśnie taka oczyszczająca. Po co? Może byśmy tak jak psalmista mówi, kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Ogień Ducha Świętego, on służy także temu, by wypalone były z nas wszelkie złe intencje, drugorzędne słabości, wszelkie obciążenie grzechami, które nosimy, nawet jeśli są wyspowiadane, bo w ten sposób zbliżamy się do po trzykroć świętego Boga. I dlatego to jest takie przedziwne działanie Ducha Świętego. Duch Święty, on odpuszcza nam nasze grzechy. Gdybyśmy tylko przypomnieli sobie, choć pewno bardziej księża pamiętają, jak udzielają odpuszczenia grzechów, to wyciągają rękę na znak udzielania Ducha Świętego i w modlitwie mówią o tym, tak, że przez moc Ducha jest ona odpuszczona. A cel jerozolimski, to są więc jeden z ojców Kościoła na początku, mówi tak: w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymali ogień, który pochłonie ciernie grzechów, a duszę uczyni jasnymi. To jest taka prawda, którą ciągle się tak naprawdę uczymy bez przerwy. Święty Paweł w liście 1 do Koryntian napisał w ten sposób w rozdziale 6, 11 wieku, w wierszu. On mówi do Koryntian, jakby przypominając im, kim oni byli wcześniej, i kończy się cały ten wywód od początku takim małym stwierdzeniem. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Zostaliście uświęceni, obmyci, przemienieni przez Ducha Bożego. I to jest ta łaska, którą możemy się spodziewać, kiedy przyzywasz Ducha Świętego, to tak, żeby cię oczyścił, żeby cię przemienił, żeby on uczynił coś, tak jak może na początku mówiliśmy, to jest Stworzyciel, czyli może zrobić, uczynić coś, czego w tobie nie ma. I to jest jego działanie. Izaak, opat klasztoru Stella, znowuż to kłania się historia Kościoła, napisał tak. Istnieje ogień ukryty we wnętrzu domu, którym jest Kościół, i błogosławieni są ci, którzy go odkryją i założą obok niego domostwo swego serca, wracając do niej zawsze, kiedy czują się obciążeni winą i spragnieni zmartwychwstania. Jesteś spragniony zmartwychwstania? Masz poczucie nieraz winy, wyszło nie tak, jakbyś chciał? To wracaj do domu, którym jest rzeczywistość Kościoła, którym jest ogień. Ogień Ducha Świętego. To jest tak, że nie tylko Kościół w wymiarze budynku, zabudowy, tak? Ale ten domem jest Kościół w wymiarze też Ducha, którego ty jesteś częścią. I dlatego potrzeba nam pozwolić, aby Duch Święty nas oczyścił. Tak jak to było w historii proroka Izajasza, to jest 6 rozdział jego opisu, jego powołania, który mówił, kiedy słyszał Boga, mówi, że on jest o nieczystych wargach i mnie żyją spośród ludu o nieczystych wargach i sercach. I wtedy ma takie doświadczenie, że Bóg wysyła jednego z serafinów, który trzymając węgiel rozpalony, oczyszcza go, dotyka go. I mówi po prostu tak, oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. Ogień. Symbol Ducha Świętego. Kiedy więc Bóg daje nam to oczyszczenie, to trzeba powiedzieć jedno, to jest zawsze proces, którym Bóg rzeczywiście sprawia, że Duch Święty w nas tak pracuje, że nas oczyszcza. Więc spróbujmy to zrozumieć i ująć w 7 punktach, może jak 7 dni, prawda, stworzenia, albo 7 to jest doskonała liczba w Biblii. Po pierwsze, kiedy Duch Święty chce cię oczyścić, to jest tak jak w Apokalipsie. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto usłyszy mój głos i wchodzi, tak? I tak samo Duch Święty, on cię przekonuje o grzechu, ale ty musisz się na to zgodzić. Otworzyć po drugie swoje serce, żeby to się stało, a kiedy otwierasz serce? Kiedy wyznajesz grzechy. Wtedy Duch Święty przystępuje jeszcze bardziej do ciebie. I po trzecie, to jest taki moment, kiedy okazujesz skruchę, że to w sercu uznajesz, że to nie chodzi tylko o takie wyznanie i sprawa załatwiona, a później znowu grzech. Nie, to jest naprawdę głęboki żal, że to się wydarzyło i oddaliłem się od Pana. I po czwarte, że kiedy Duch Święty tak przychodzi, to On wyzwala sumienie. Daje też takie doświadczenie pokoju. Albo może jakbyśmy innym jeszcze czerpali z innego źródła księgi prorockiej, że On zamienia serce kamienne, a daje serce z ciała, to znaczy serce usprawiedliwione. I kiedy to się dokonuje, to serce osoby zapala się żarliwością, ogniem. Przypomnijmy sobie te krótkie momenty, kiedy właśnie jest spowiedź i jak może odczuwamy to nieraz. Bo Kościół mówi tak, łaska bazuje na naturze, czyli że Duch Święty dotyka naturę. A jak odkrywamy, że dotyka naturę? Często przez zmysły. Jak On dotyka nas samych. I dlatego też, kiedy doświadczasz tego rozpalenia, to ty idziesz mając ogień w sercu. I dlatego masz siłę nowego życia. Życia z Jezusem. Tak więc to jest taki moment oczyszczenia, ale on nie jest tylko samym celem dla siebie.
Bo kiedy Duch Święty nas oczyszcza, to po to, byśmy mieli żarliwość serca. Nie tylko, żebyś był taki wypuryfikowany, czy taki czyściutki, prawda, wszyscy Cię chwalą, Ty chodzisz zadowolony, ale nic więcej nie robisz. Nie. Tam, gdzie Duch pozwalasz Duchowi Świętemu wejść, to On chce Ciebie naprawdę rozpalić jak proroka. Bo On do tego nas przygotowuje. Byśmy byli, jak Boże nauczył nas papież Franciszek, byli uczniami, misjonarzami. Nie tylko mieli dobre samopoczucie pobożnej, wierzącej osoby, ale byśmy mieli ogień wewnątrz. I Duch Święty, tak jak mnie oczyszczając, daje też taki ogień. Papież Franciszek tak to ujął w takich słowach. Duch Święty jest ogniem, siłą twórczą, która oczyszcza i odnawia. Wypala wszelką ludzką nędzę, wszelki egoizm, wszelki grzech. Przemienia nas od wewnątrz, odradza nas i czyni zdolnymi do miłowania. Jezus pragnie, aby Duch Święty zapłonął w naszych sercach jak ogień. Bo tylko począwszy od serca, zwróćcie na to uwagę, tylko począwszy od serca, pożar miłości może się rozszerzać i sprawiać rozwój Królestwa Bożego. Tylko od serca. Tu ma się zapalić. To jest taki moment, w którym bardzo mnie zaskoczyły te słowa papieża Franciszka w Evangelii Gaudium, to napisał, kiedy mówił o misjach i o ludziach wezwanych do ewangelizacji, napisał tak, że koniec końców to nie wystarczy żadna zachęta, żadne upominanie i wielość słów. Nikt nie ruszy się z miejsca, nie będzie misjonarzem, nie będzie, może dodać, ewangelizatorem, a ja Ci powiem, nie będziesz Galilejczykiem, jeśli nie zapali go ogień Ducha Świętego. Jeśli w sercu nie masz ognia Ducha Bożego, nie chodzi tylko o emocje ciepłe, to wszystko jest ciężkie. Wszystko jest za dużo. Jeżeli nie masz tego ognia, to szybko wycofasz się, tak naprawdę. Duch Święty, ogień, jest lekarstwem na letność. Także letność każdego z nas. Lekarstwem nie jest mówienie, no weź się w garść, mógłbyś trochę być bardziej dynamiczny, mógłbyś trochę być żarliwy bardziej, mogłabyś tyle nie narzekać. Nie, to jest Duch Święty. Tylko On jest lekarstwem na taki nasz stan. Jeżeli masz takie stany, a może i teraz, to potrzebujesz nowej pięćdziesiątnicy. Mam nadzieję, że mówisz amen. Amen. Że to potrzebujesz, bo trzeba widzieć, że my bywamy letni, że nam się nie chce już czasami. Mówimy, jesteśmy przemęczeni, no nie da się, nie da się. Ja mówię, wtedy faceci jeżdżą na wstecznym cały czas, tak? Mają zaciągnięty hamulec, prawda, i tylko chodzi i jęczy, tak? A tu naprawdę potrzeba takiego ognia w nas. O proroku Eliaszu mówiono, że to jest prorok jak ogień, który sprowadził ogień z nieba, ale też był takiego żarliwego serca. Jego życie tak naprawdę to jest życie w ciągłych prześladowaniach. Ciągle uciekał, ale w sercu miał ogień. I to jest odpowiedź na wszystko. Jeśli nie masz ognia w sercu, wołaj do Pana. Wołaj, zapal mnie. Ale jeżeli nie mamy ognia, może się okazać, że najpierw potrzebujemy oczyszczenia. Nie tylko takiego powierzchownego obmycia, ale coś głębszego. Niech Duch Święty Ci powie to. Bo Słowo mówi, że kiedy Duch przychodzi, przekonuje o grzechu. To znaczy, On chce oczyścić, nie oskarżyć, ale oczyścić. On chce Ci to pokazać, a tylko Ty mówisz, że tak, ja rzeczywiście potrzebuję takiego nawrócenia, takiego oczyszczenia. A tam, gdzie jest oczyszczenie, no to nie wiem, mam nadzieję, że każdy albo sprząta dom, albo faceci garaż, albo jeszcze coś tam innego sprzątają w końcu po tygodniu rozruby jakieś, tak? No to wiemy, że to są
momenty, w których wyrzucasz rzeczy zbędne. Po co? By wszystko mogło być właściwie poukładane. Nie tylko, żeby było ładnie, ale by mogło być praktycznie użyte dalej. I kiedy Duch Święty nas oczyszcza, to jest właśnie takie praktyczne podejście. On nas, On mnie, On Ciebie układa na nowo. Słowa Ewangelii układa, by były w dobrym, może być, miejscu położone w sercu. Tak, byś mógł je wziąć. Tak, byś mógł iść dalej, ewangelizować. Myślę sobie, ile razy posługiwałem modlitwą o wylanie Ducha Świętego w tylu kursach, momentach i sam tego doświadczyłem, że naprawdę często jest tak, że mam poczucie, że ogień wstępuje w nas. Ale ten ogień, choć czujemy, może być płonny, to najpiękniejsze jest to, że on przelewa się na żarliwy sposób życia. Alleluja. Wołaj do Pana. On jest ogniem. I Eucharystia, Komunia Święta, tak mówili ojcowie Kościoła, to nie jest opłatek, ale to jest ogień. Ogień Ducha. I kiedy zaraz będziemy adorowali Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, to nie patrz tylko jak na opłatek. O wiem, my mówimy tak, to jest Pan Jezus, ale wiedz jedno, z powodu działania ognia Ducha Świętego i niech ogień z Eucharystii wejdzie w Ciebie. Co zmienia życie mnie?
Tobą, wyznając, że jesteś potężnym ogniem, rozpalając, pochłaniając, odradzając. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Chwalimy Ciebie, bo Ty ciągle nas czcisz Duchem Świętym i ogniem. Chwalimy Cię we wszystkich wydarzeniach, których się to już stało, począwszy od sakramentu chrztu, Eucharystii, wierzchowania, kapłaństwa czy innych małżeństw. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, chwała Tobie, ogień. Chwała Tobie, Duchu, chwała Ci, Panie. Błogosławimy Ciebie, bo Ty, Panie, ciągle chcesz, byśmy mieli serca żarliwe i gorące, i to Ty dajesz nam swego Ducha. To nie jest tylko zapowiedź 2000 lat temu ważna, ale także dzisiaj ciągle istotna dla nas, bo bez tego tchnienia nie możemy być Twoimi uczniami. Ty najlepiej to wiesz. I błogosławimy Cię w każdym takim tchnieniu Ducha, który do nas dociera, Ty nas rozpala. Chwała Tobie, Panie. Potrzebujemy ognia, potrzebujemy mocy z wysoka, Panie. Niech stąpi na nas Twój Duch z nową siłą i mocą. Przyjdź, Duchu Święty. Ogniu z nieba stąd. Ty najlepiej znasz stan Kościoła, stan każdego z nas, stan wspólnoty. Duchu Święty, przyjdź. Ogniu stąd. Przyjdź, Panie, do każdej jednej osoby letniej, wycofanej, wygaszonej gdzieś, która straciła taki impet w swoim życiu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, rozpadł to, co umarło. Przyjdź, daj nową żarliwość, nową pasję patrzenia dla Ciebie, życia dla Ciebie, kroczenia za Tobą. Przyjdź, Duchu Święty. Także oczyść, bo nie rozpalisz nas, jeśli my nie będziemy oczyszczeni. Panie, wiemy, że to się dokonuje, że grzechy Kościoła wychodzą. One nas bolą, ale to jest to oczyszczenie, którego potrzebujemy my wszyscy. O Duchu Święty, spocznij na nas jeszcze bardziej, byśmy nie tylko wytykali innym ich grzechy, ich słabości, ale by oczyszczenie przychodziło także do nas i przez nas i przeze mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, ogniu, ogniu, przyjdź, Panie. Oczyść, oczyść, oczyść serce, Panie. Oczyść je z pychy, oczyść z indywidualizmu, oczyść z wszelkich grzechów ukrytych. Oczyść, Duchu Święty, oczyść wszystkiego, co nie pozwala nam być gorliwymi, żarliwymi dla Pana, zapalonymi ewangelizatorami dzisiejszego dnia, zapalonymi tworzącymi wspólnoty wiary, tak jak Galilea. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Panie, oczyść serce każdej jednej osoby, świeckich i duchownych, mężczyzn i kobiet, młodszych i starszych. Oczyść nas, Panie.
Dziękujemy za Twoje działanie w tym trudnym dla nas, dla świata czasie epidemii. Prosimy Cię, aby ona już się zakończyła, byśmy mogli całkowicie i tłumnie gromadzić się w kościołach, by doświadczać Twojego działania, doświadczać też nakarmienia chlebem dającym prawdziwe życie. Prosimy Cię też, Duchu Święty, prosimy Cię, Boże, o dar pracy dla wszystkich, którzy ją poszukują, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii. Prosimy też za kleryków, diakonów, którzy jutro będą przyjmowali święcenia kapłańskie, zwłaszcza nasz brat, który był wśród nas przez jeden rok, Andrzej z Warszawy i wielu innych przyjaciół naszych. Prosimy się też, Duchu Święty, o Twoje działanie, Twoją łaskę w tych wszystkich, którzy nas ostatnią modlitwę prosili. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Rady, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Męstwa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Umiejętności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przeprosz nam, Duchu Święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nierzeczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty Boże. Przez przyjście swoje w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty Boże. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc Ducha. Módlmy się. Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, którym wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Cię, Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ponieważ czytamy ich aż 12. I chcę zaprosić Cię, abyś miał w sercu takie, by być takim dobrym owocem. By rzeczywiście każdy mógł smakować miłości, cierpliwości, łagodności. By mógł smakować od Ciebie wierności, patrząc na Ciebie, na Twoje życie. I tego Wam życzymy. Bóg zapłać. Dziękujemy za ten dar jedności w Duchu Świętym. Być może niektórzy od samego początku Wielkiego Postu i tego czasu pandemii i teraz zwłaszcza bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję braciom i siostrom z Bułgarii. Błagadarim na Boga. Amen. Merci. Bóg zapłać za Twoje niewierne. Zapewne mieliście chwile może jakieś trudniejsze, ale właśnie wierność jest piękna, wierność jest wspaniała. Nie na darmo, jak się klerycy przygotowują do kapłaństwa w seminarium zmartwychwstańców, to mówią zawsze: Chrystus zmartwychwstały, który nas powołał, niech nas umacnia w wierności. Tego Wam życzymy i pozwólcie, że ja też podziękuję w Waszym imieniu ojcu Krzysztofowi, który jest pomysłodawcą tych wydarzeń i Teresce, która wspaniale to... Amen! Śpiewajmy dzisiaj do Maryi, wołajmy, aby rzeczywiście piękne owoce Ducha Świętego uprosiła. Kosztujmy go, kosztujmy tych owoców, a więc pozwalajmy, by Duch Święty szalał w nas i przez nas. Thank you.
Cię bez naszych przyjaciół, którzy zawsze tu przybywali różni. Dzisiaj jest inna, zupełnie inna ekipa. O, widzicie, cudowni, oklaski dla nich, halleluja. I wszyscy, którzy tu przybywali, grali, śpiewali razem z nami. Niech Bóg będzie uwielbiony. Alleluja. Amen, 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 amen.